Witam Państwa. Kontynuując wywód na temat rozwiązania małżeństwa, będę dzisiaj mówił o, w cudzysłowie ujmując słowo, rozwodzie w Kościele, czyli będę mówił o unieważnieniu małżeństwa w świetle przepisów prawa kanonicznego. Proszę Państwa, tematem tym się nigdy nie zajmowałem i jest to, bowiem no z różnych powodów, ale jest to temat interesujący, interesujący przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy zawierali związek małżeński w Kościele. Chciałbym przypomnieć, że w świetle przepisów kodeksu cywilnego małżeństwo ustaje, gdy nastąpiła śmierć małżonka, gdy sąd uznał, że małżonek zaginął i gdy małżeństwo zostało unieważnione na skutek wystąpienia przeszkód do jego zawarcia i gdy nastąpił rozwód. Kościół katolicki nie uznaje rozwodów, a węzeł małżeński uważa za rzecz sakramentalną, za rzecz świętą, i uważa go za nierozerwalny. Wynika to przede wszystkim z doktryny Kościoła katolickiego, zawartej w takim generalnym stwierdzeniu, że to, co Bóg złączył, człowiek nie waży się rozłączyć. Małżeństwo w świetle przepisów prawa kanonicznego w Kościele zawarte jest w obliczu Boga. Jednak na skutek zmiany obyczajów, zmiany stosunków międzyludzkich, zmian, które następują w naszej otaczającej nas rzeczywistości, Kościół jak gdyby no, daje możliwość rozwiązania związku małżeńskiego na takiej zasadzie, że ten związek małżeński został zawarty na skutek popełnionego błędu w momencie jego zawarcia, uznając w ten sposób, że małżeństwa w ogóle nie było, że nie zostało zawarte. Chciałbym tu zaznaczyć, że rozwód dokonany w świetle przepisów prawa cywilnego i rozwód albo unieważnienie małżeństwa w świetle przepisów prawa kanonicznego to dwa różne odrębne całkowicie postępowania. Żadne z nich nie jest warunkiem uzyskania drugiego. Odrębne są też przepisy prawa, jak już Państwo, o czym już mówiłem, czyli przepisy prawa cywilnego, kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego w sprawach rozwodu w świetle tego prawa i przepisy prawa kanonicznego. W tym drugim, pierwszym przypadku orzekają sądy powszechne, sąd wojewódzki. W tym drugim przypadku orzekają sądy diecezjalne, istniejące właśnie w każdej diecezji, stwierdzając, czy małżeństwo jest ważne, czy też nie jest ważne. Rozwód w świetle przepisów prawa cywilnego, sąd w takim przypadku orzeka nie tylko o rozwodzie, ale może orzec także o winie w rozkładzie tego pożycia małżeńskiego. Według natomiast prawa kanonicznego jedynie sąd diecezjalny orzeka o unieważnieniu małżeństwa, nie orzeka o winie. Kodeks postępowania kanonicznego został promulgowany przez papieża Jana Pawła II Konstytucją apostolską Sacre Disciplinae Leges w 1983 roku, którego przepisy mają moc powszechnie obowiązującą dla wiernych. Jeżeli chodzi o pojęcie małżeństwa, proszę Państwa, w prawie kanonicznym, to możemy w kanonie 1055, paragraf 1, przeczytać, że małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostały między innymi te osoby ochrzczonymi, podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. I z tej racji, paragraf drugi, między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem. Jest to pojęcie, proszę Państwa, małżeństwa w świetle przepisów prawa kanonicznego.
W cywilnym postępowaniu rozwodowym w artykule 56 paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego czytamy, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z nich może żądać, ażeby sąd rozwiązał to małżeństwo przez rozwód. Inaczej sprawę rozstrzyga Trybunał Kościelny, wydając wyrok stwierdzający, że dane małżeństwo w ogóle nie zaistniało, mimo że jego forma kanoniczna została zachowana. Prawo kanoniczne w kanonie 1141 stanowi, małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny oprócz śmierci. Postępowanie o unieważnienie małżeństwa toczy się przez powołanym przez biskupa sądem diecezjalnym, który składa się z trzech sędziów, obrońcy węzła małżeńskiego i notariusza, czyli trzech sędziów, adwokata można by powiedzieć i notariusza. Sąd gromadzi dowody, analizuje je i ocenia, a następnie orzeka, czy w danym przypadku małżeństwo zostało zawarte ważnie czy nieważnie. Sąd kościelny podczas procesu bada przede wszystkim moment zawarcia małżeństwa oraz wszystko to, co działo się przed zawarciem takiego małżeństwa. Sprawdza, czy strony były w stanie ważnie zawrzeć umowę małżeńską, czy były do tego zdolne, czy zawierały umowę szczerze i w sposób wolny oraz czy umowa była zawierana zgodnie z prawem. W kodeksie prawa kanonicznego, Codex Iuris Canonicis 1983 roku, wymienia się 12 przeszkód zrywających zawarty związek małżeński, które mogą być podstawą unieważnienia. I o tych 12 przykładach teraz krótko Państwu powiem. Pierwszy przykład, pierwsza przeszkoda do zawarcia małżeństwa to przeszkoda wieku. Artykuł 1083, paragraf 1 kodeksu kanonicznego. Nie może zawrzeć ważnego małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem 16 roku życia i kobieta przed ukończeniem 14 roku życia. Mamy tutaj jak gdyby pewną rozbieżność z polskim kodeksem karnym, z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Proszę Państwa, ale Episkopat Polski kanonem 1083 paragraf 2 ustalił odpowiednio ten wiek na 21 dla mężczyzny i 16 lat dla kobiety. Podniósł ten wiek. Druga przeszkoda, proszę Państwa, to przeszkoda niemocy płciowej. Kanon 1084 paragraf 1. Niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego uprzednia trwała, czy to ze strony mężczyzny, czy kobiety, czy to absolutna, czy względna, czyni małżeństwo nieważnym z samej jego natury. Chodzi tu o niezdolność do współżycia co najmniej jednego małżonka, a nie o niezdolność do spłodzenia dzieci, potomstwa. Następna przeszkoda to przeszkoda węzła małżeńskiego, kanon 1085, paragraf 1. Nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo ta osoba, która jest związana węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego. Według prawa kanonicznego węzeł małżeński ustaje przez śmierć współmałżonka. Możliwa jest tu dyspensa papieska od niedopełnionego małżeństwa. Przywilej Pawłowy, gdy jedna ze stron z niewiernych przyjmuje chrzest w kościele katolickim, a druga strona nieochrzczona ją opuszcza lub szykanuje tak, że dalsze współżycie staje się niemożliwe, to strona ochrzczona może zawrzeć nowy związek małżeński, przywilej Pawłowy. Następna przeszkoda to przeszkoda różnicy religii. Nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z których jedna została ochrzczona w kościele katolickim lub została do niego przyjęta, a druga nie jest ochrzczona. Kanon 1086, paragraf 1. Można od tej przeszkody uzyskać dyspensę. Pod warunkiem, że strona katolicka złoży rękojmię, że uczyni wszystko, aby dzieci z małżeństwa zostały ochrzczone i po katolicku wychowane. Następna przeszkoda, piąta, to przeszkoda święceń, kanon 1087. Nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy otrzymali święcenia. Odnosi się to zastrzeżenie szczególnie do diakonatu, do prezbitera i do episkopatu. Także diakon już żonaty nie może po śmierci swej małżonki zawrzeć ponownego małżeństwa. Kolejna przeszkoda to przeszkoda ślubu, kanon 1088. Nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy są związani wieczystym ślubem publicznym czystości
instytucie zachodnim, zakonnym, przepraszam, chyba że był to ślub na pewien czas. Możliwa jest tutaj dyspensa papieska lub dyspensa ordynariusza. Składają śluby w zakonie właśnie zakonnicy czystości. Proszę Państwa, ponieważ czas ten, który przeznaczony jest na wykład, kończy się, zakończymy na tej szóstej przeszkodzie i podczas kolejnego naszego spotkania omówię następne i niektóre inne problemy związane właśnie z rozwiązaniem małżeństwa w świetle prawa kanonicznego. Dziękuję Państwu.